Mówi się, że sensem istnienia chomików jest to, aby rodzice mogli dzieciom wytłumaczyć, na czym polega śmierć. Równie dobrze tę funkcję może spełnić literatura dla dzieci, zwłaszcza dobra literatura, czyli na przykład książka Teleskop Dziadka. Ta pięknie ilustrowana, niedługa książeczka opowiada o bliskości dziadka i wnuczka. Dziadka, który zabiera wnuczka za miasto, aby przez teleskop pokazać mu piękne, rozgwieżdżone niebo. Niebo, którego nie widać w mieście. Tłumaczy mu przy tym, że takie niebo istnieje także w mieście, ale po prostu go nie widać. Ta piękna historia może posłużyć do czytania z dzieckiem i do omawiania spraw życia i śmierci. Ale może być też zwykłą historyjką, którą po prostu przeczytamy dziecku przed snem. Jest naprawdę bardzo ładna, ślicznie ilustrowana i spodoba się każdemu. Bardzo, bardzo Wam polecam. Jest to mój patronat medialny. Nie wspomniałam jeszcze na początku, kto napisał tę książkę. Jest to Asia Olejarczyk, a o ilustrację zadbała Aleksandra Gołębiewska. Przyjrzyjcie się okładce i zanotujcie sobie ten tytuł. Polecam.